Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. I wracamy do naszej przygody w świecie Fallouta 2 z modem Restoration Project. Jesteśmy w elektrowni Gecko, którą ostatnio naprawiliśmy. Zanim jeszcze, to kontynuujemy nasz challenge miotającego mistrza, ponieważ posługujemy się tylko bronią miotaną. W tej chwili mamy tę umiejętność na poziomie 100%. Celujemy w około 150%, tak myślę. I w związku z tym, że pod koniec ostatniego odcinka naprawiliśmy elektrownię w Gecko, to teraz mamy troszeczkę punktów do rozdania, więc zróbmy to od razu. Tę umiejętność od razu podnosimy do 110%. Na razie tak zostawię. Retorykę chciałbym zwiększyć do 122 i już jej nie będę ruszał. Na tym kończymy. Kradzież na razie zostawię tak, jak jest. I skupię się teraz troszeczkę na naprawie. Chciałbym naprawę podnieść do około 60%. I już będziemy mieć spokój na przyszłość. Nie mamy niestety żadnego perka do rozdania, więc na tym teraz skończymy. I tak jak wspomniałem, naprawiliśmy elektrownię w Gecko, ale mój plan jest taki, by tą elektrownię wysadzić. I da się to zrobić po naprawie elektrowni, ale zanim to zrobię, to wrócę do Kryptopolis. Postaram się uzyskać, co tylko mogę uzyskać w Kryptopolis za sprawą naprawy tej elektrowni. Następnie zdobędę narzędzia, skrzynkę naprawczą, super skrzynkę z narzędziami dla Skitera tutaj w Gecko, bo to jest zadanie, które musimy wykonać. Zdobądź super zestaw naprawczy od Skitera. Powinno być chyba dla Skitera. Okej. I jak już będziemy mieć tutaj wszystko zrobione, to wysadzimy sobie Gecko w powietrze. No ale tymczasem wybierzmy się do Vault City, do Kryptopolis. Ciekaw jestem właśnie, bo to jest interesujące, czy jak już naprawiłem ten reaktor, pójdę do Kryptopolis, dostanę obywatelstwo od McClure'a, tak przynajmniej taką mam nadzieję, bo tak obiecał, a później wrócę tutaj do Gecko, zakończę wszystkie sprawy i stopię rdzeń reaktora, to czy mimo wszystko po powrocie potem do Kryptopolis nie będę uznany za jakiegoś wariata i czy nie będą chcieli mnie wyrzucić z miasta i czy nie odbiorą mi statusu obywatela? Ciekaw jestem, jak to jest rozwiązane. Dobrze, chodźmy jeszcze tutaj. Bo tutaj ostatnim razem jak byłem, to zapomniałem o jednej rzeczy. Wyglądasz na uczynną osobę. Może zechcesz nam pomóc? Chyba wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem Smith. Mogę ci w czymś pomóc? Co tu porabiasz, człowieku? Jestem z rodziną. Pracujemy na farmie tutaj. Razem z rodziną pracujemy na farmie tutaj, na podmurzu. Jakoś przędziemy. Nie wiem, jak długo jeszcze. Jakieś problemy? Nie do życia. Żyły sobie można wypróć bez pługu. Próbujemy z żoną jakoś sobie radzić, ale bez pługu przyjdzie nam zdechnąć. Mogę pomóc? Pomagasz ludziom takim jak my? Nie możemy wiele zaoferować, ale gwarantujemy ci naszą dozgonną wdzięczność. Nie ma problemu, lubię pomagać. Duże dzięki uprzejmy przybyszu, nigdy ci tego nie zapomnimy. Nie wiesz, gdzie można znaleźć taki pułk? Jest jeden blisko sklepu z bronią, Harry mógłby go sprzedać. W porządku, poszukam go. Okej, to zajmijmy się tym od razu. Jeszcze zostaliśmy 5 punktów karmy. A, i tak potem spróbuję cię okraść. Cześć, Harry. O, witaj, cóż mogę dla ciebie zrobić? Nadal chcesz sprzedać ten pułk leżący przed wejściem? Ależ tak, jeśli ci interesuje, mogę ci go pchnąć za 8 stówek. Dam ci 600. Wybacz, ale nie będzie ci to kosztować 8 stów. Dobra, w sumie nas stać. Umowa stoi, biorę. Jest twój, płacisz. Zaparkować i dostarczyć w jakieś konkretne miejsce, czy sam go weźmiesz? Dostarcz to Smithowi. Żaden problem, sam się tym zajmę. Okej. I tak ci pewnie zaraz coś ukradnę i oddasz mi te pieniądze. Jeśli będziesz jakieś miał. Jesteś bardzo uprzejmy, dzięki. Tu jest coś, co dał mi ojciec zanim zmarł. Teraz chronią nas strażnicy, więc tego nie potrzebujemy, ale tobie może się przydać. Może dzięki temu uda ci się zrobić coś jeszcze dobrego. Duże dzięki, z pewnością bardzo mi się przyda. Uważaj na siebie. O, 250 punktów doświadczenia i dostałem digla za amunicją. Dobra, mamy coś na sprzedaż. Okej. No właśnie, bo tutaj sobie nie zwiedziłem wszystkiego do końca.
Cały czas zapominam, że jest tam mgła wojny, jednak nie widzę wszystkiego. To jest Smark. Czy jest dziecko, które chyba smarcza. Zgubiłem mojego przyjaciela, kiedy bawiliśmy się na dworze. Nazywa się Pan Nixon. Pan Nixon ma niebieską koszulę i duży nos i jest bardzo, bardzo niski. Nie wpadł ci w oczy Pan Nixon? Zgubiłem go. Tak się składa, że wpadł. Tak się składa, że wpadł. I hej, akurat tego się nie spodziewa. Kolejna kocia łapka i kolejny podręcznik. Sobie oczywiście przeczytamy, chociaż właściwie nie będziemy go zbyt dużo z niego korzystać, bo to była ręczna broń palna. O, już 51%, a nie używamy tej broni, no ale fajnie, no i fajnie, niech będzie. Tu mamy zamknięte. Więc trzeba się nieco postarać. Ej, no bez przesady. No trudno. Skoro się nie da, to się nie da. O właśnie. O. To tylko kupa kamieni. A co to jest? Lalka Nixona. Dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście ma niebieski strój. To akurat było coś, co pamiętałem. Gubiłem pana Nixona, nie pamiętam, gdzie go zostawiłem. To jest pan Nixon? On też cię szukał. Oto i twój pan Nixon, ale wiesz co? Myślę, że pan Nixon powinien zostać ukarany za to, że próbował ci uciec. Myślę, że powinien zapamiętać, że nie wolno uciekać Curtisowi, dlatego najpierw wyrwę mu ręce, a potem... Nie rób tak, przestań, Ojej, wygląda na to, że pan Nixon był bardziej delikatny niż można by przypuszczać, szkoda. Pan Nixon wróci z zagrobu i cię zabije. Okej. Okay. No trudno. Jeszcze to straciłem 3 punkty karmy za to. Aj. No trudno. Proszę bardzo, przeszukajcie mnie. Nie mam przeciwwskazań, nie mogę wejść. No to idziemy. Ciekawe, ile bym dostał punktów doświadczenia, gdybym mu nie rozwalił tej lalki. Dostałem tylko 100. No trudno, trudno. Idziemy teraz do Maklera. Idziemy do Maklera i dostaniemy status obywatela, przynajmniej na to liczę, i wejdziemy sobie do krypty w Kryptopolis. Tam będzie trochę dłubania i szukania. Tak. Chcesz jeszcze czegoś? Czy mogę pana o coś zapytać? Udało mi się naprawić elektrownię w Gecko. To nie jest pytanie w sumie. Doskonale, już się bałem, że wzrost promieniowania zmusi nas do przeniesienia się. Należy ci się pochwała za dobrze wykonaną robotę. Oto twoje obywatelstwo. Jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebować, przyjdź do mnie. Wciąż szukam sposobu na optymalizację elektrowni. Chciałbym pomóc, ale moja wiedza o reaktorach jest niestety ograniczona. Być może któryś z techników w Gecko będzie wiedział, jak zoptymalizować elektrownię? Być może, mam parę innych pytań. Dzisiaj nic, dzięki. Okej, okay, czyli byśmy musieli pewnie porozmawiać z tymi... postaramy się porozmawiać z tymi technikami tam w Gecko w elektrowni, zobaczymy. Obywatel Alinet, tak? O co chodzi? Jest kilka rzeczy, które mnie interesują. Oczywiście, w czym mogę pomóc obywatelu? Ha! Obywatelu. To jest Kryptopolis? Dlaczego nie mieszkacie w krypcie? Znaczy nie, nie mieszkamy już w krypcie. Krypty były tylko tymczasowym środkiem, dzięki któremu grupa wybranych mogła przetrwać wojnę, a następnie rozpocząć rekonstrukcję naszej cywilizacji. Skąd wiedzieliście, kiedy opuścić kryptę? Podobno wszystkie były całkowicie odizolowane od świata zewnętrznego.
Twoje informacje są nieprawdziwe. Zapiski w naszych archiwach są jasne. 2 lata po zamknięciu nasze krypty otrzymały sygnał droga wolna. Sygnał droga wolna? Skąd? Cóż, zapewne z systemów monitorujących powierzchnię. Na pewno istniały jakieś czujniki badające stan zagrożenia, stan środowiska. W końcu nadzorca musiał skądś wiedzieć, kiedy można bezpiecznie opuścić kryptę. Czy te systemy monitorujące istnieją nadal? Mogę je zobaczyć? Najprawdopodobniej zostały rozebrane na części i wykorzystane do produkcji elementów innych systemów. Ale to nadzorca wydał ostateczny rozkaz do opuszczenia krypty? Tak, przynajmniej tak wynikało z zapisków. W każdym razie jestem pewna, że sytuację na powierzchni monitorowało wiele osób. Gdzie znajdę te zapiski? Archiwa przechowywane są w naszej krypcie. Mają do nich dostęp wyłącznie obywatele. Nie są przeznaczone dla obcych. Świetnie, gdzie jest nadzorca? Muszę z nim porozmawiać o tych archiwach. Nadzorca? Ależ nie, od 100 lat nie było tu żadnego nadzorcy. Skąd wiesz o nadzorcach krypt? Dopiero mi powiedziałaś. Jestem potomkiem przybysza z krypty. Znam wiele historii o nadzorcy. Potomek przybysza z krypty? Co to ma znaczyć? Pierwszy mieszkaniec krypty był moim przodkiem. Słucham? Pierwszy mieszkaniec krypty? Masz pewnie na myśli inną kryptę. Nigdy nie nawiązaliśmy kontaktu z pozostałymi kryptami. Gdzie on się znajduje? Wydaje mi się, że to jest krypta, z której przybył mi przodek. To niemożliwe. Przez stulecie, które spędziliśmy na zewnątrz, nikt nie odważył się odejść. Było wprawdzie 2 obywateli, którzy zostali wygnani z miasta bardzo dawno temu. Była to kara za ich zbrodnie. A więc to wy wygnaliście przybysza z krypty. Przychodzę, by odebrać, co mi się prawnie należy. Co zrobili ci obywatele? Obydwaj byli mordercami. Bojarski został wygnany 10 lat temu, a Richard More krótko po tym, jak opuściliśmy kryptę. Obywatelstwo to zaszczytny tytuł. W tym mieście nie tolerujemy zbrodni. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę, pierwszy obywatel Lunet. Miłego dnia. No dobrze, skoro już teraz możemy się bez problemu dostać do krypty, to tam się udamy. I będziemy sobie przeszukiwać. Duża obywatelu, strażniku. Dobrze, zapiszmy sobie tylko grę. Coś tu tak jakby ekskluzywnie. Widzisz komputer? Aha, nie mogę go użyć, tak? Okej. Okay. Dzień dobry. O, witaj. Nie widziałem cię tu wcześniej. Jesteś nowym obywatelem? Tak, moje obywatelstwo jest całkiem świeże. Cóż, drugi obywatelu, witamy w Kryptopolis. Rzadko zagląda tu ktoś nowy. Jestem Felis, a ty jak masz na imię? Nazywam się Szymon. Co tutaj robisz? Jestem praktykantką medyczną. Pracuję dla doktora Troja. Mogę ci zadać kilka pytań? Oczywiście, co chcesz wiedzieć? Czy możesz wskazać mi drogę do głównego komputera? Jest na 3. poziomie, jeśli dobrze pamiętam. Dawno już tam nie zaglądałam. Czemu? A, nie wiem. W sumie nie ma zbyt wielu powodów, żeby tam schodzić. Dolne poziomy kryptu używane są teraz głównie jako magazyny. Jedynym ich mieszkańcem jest Martin, ale... No więc, tak między nami, to kiepski z niego partner do konwersacji. Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Na czym polega twoje zajęcie? Jestem praktykantką medyczną. Okej, to już mówiłaś. Dobra, wybacz, nie mam teraz czasu na rozmowy. To tutaj jest ten doktorek, tak? Witam, obywatelu. W czym mogę ci pomóc? Potrzebuję twojej medycznej ekspertyzy. Już nic. Dzięki, doktorze. Okej. Okay. O niczym innym nie można porozmawiać. O niczym innym. Chodźmy zatem. Poziom... Jestem na poziomie 1, tak? Okej. Okay. Poziom 2. Volt-Tec. No, dzień dobry. Przeszukujemy wszystko. Rabujemy, co się da. Do ich otwarcia potrzeba jakoś bardzo silnego. Okej, no to ja ich raczej nie otworzę. Pewnie siła na poziomie 6 albo 7 rozwiązuje
problem. Z tą moją umiejętnością otwierania zamków, to ja nie tworzę żadnego zamka, jeszcze bez wytrycha, ani zwykłego, ani elektronicznego. Nie uda mi się. O! Tutaj coś mamy. O! Księga wiedzy, poproszę, pieniądze. Bierzemy wszystko, panie. Bierzemy co tylko się da. Tą książkę wiedzy to sobie od razu przeczytamy oczywiście. Hop. Poznajesz nowe informacje naukowe, czyli zwiększyła nam się teraz nauka już do 43, a nic w tej kwestii nie zrobiliśmy oprócz przeczytania dwóch książek. Także bardzo miło, bardzo fajnie. Kolejna skrzyneczka. O, i kolejny numerek magazynu. Mam już chyba 5. Tak, super. Nie pamiętam, ile ich było w całości. To złom. Złom się może przydać do naprawy czegoś. Woda, alkohol, do tego nie chcemy. To jest jakiś zepsuty komputer. Drzwi zamknięte. No spróbujemy otworzyć, aż na pewno mi się nie uda. Prędzej bym je chyba zepsuł niż otworzył. No właśnie, nie ma sensu się nawet siłować. Też zamknięte. Te zacięte. I te też zamknięte, no. Kurczaki. Wszystko pozamykane, a ja nie umiem otwierać zamków. No coś trzeba wybrać. Ja otwierania zamków niestety tym razem nie wybrałem. Ile komputerów. Panie. O, to wygląda jak jakaś zbrojownia. Zaraz tam pójdziemy i zobaczymy, co jest w środku. Pewnie zamknięte na 4 spusty i nigdy tego nie otworzę. No oczywiście, że tak. A dobra, wiecie co? Spróbuję się posiłować z tymi drzwiami. No właśnie. Zaklinowałem zamek. Zamek jest zaklinowany. Gdzie ja mam zapis? Przed kryptą. Ech. Ja to jestem. Doprawdy. O, tu jest jakaś skrzyneczka. O, bardzo proszę, amunicja na sprzedaż. Pięknie, pistolet na sprzedaż. Super. To jak w otwartym pomieszczeniu było coś takiego, to co było w tym zamkniętym? O, Uzi! O, ho, ho. Gdybym ja to się jeszcze mógł posługiwać bronią palną. Granaty! Szkoda, że to nie jest odnawialne źródło, ale tak, są granaty i paliwo do miotacza ognia. Mam nadzieję to sprzedać gdzieś. Granaty, panie! Jej! Mamy komputer, na razie szukamy. O, stanowisko nadzorcy. Na razie szukamy jakichś skrzyneczek i innych takich. To jest ten Martin, co chyba nie jest zbyt rozmowny. No, nawet nie jestem w stanie z nim porozmawiać. O. I teraz pytanie, bo zrobiłem dwie głupie rzeczy. Najpierw zablokowałem sobie możliwość zdobycia klucza francuskiego, niszcząc lalkę tego chłopca, bo ten chłopiec powinien mi wskazać miejsce ukrycia klucza francuskiego, jeśli dobrze pamiętam. A nie wiem, gdzie on był ukryty, liczyłem na to, że on mi powie, ale prawdę mówiąc liczyłem też na to, że
Ja nie rozwalę tej lalki, tylko że go tak postraszę, no ale niestety rozwaliłem, no tak, takiego wyboru dokonałem, co mogę zrobić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że inny klucz francuski jest chyba ukryty gdzieś tutaj, w którymś z tych zamkniętych pomieszczeń i mam nadzieję, że to nie było to, bo zaklinowałem sobie zamek. Nie wiem, czy nie wiem, gdzie jest trzeci klucz francuski, jeśli ktoś z was pamięta, to proszę dajcie mi znać, bo chciałem w tym odcinku wysadzić gecko. Ale żeby to zrobić, to chciałem uzyskać najpierw część samochodową od skitera. Żeby uzyskać część samochodową od skitera, to chciałem oddać narzędzia Valerii i dostać od niej super zestaw naprawczy. No ale teraz nie mam klucza francuskiego i nie dostanę super zestawu naprawczego od Valerii. Więc nie wysadzę teraz gecko, więc chyba pójdę po prostu zwiedzać inne miasto. Logujesz się do głównego komputera Cryptopolis. Obsługa jest dość prosta, informacje podzielone na archiwa. Szukaj w archiwach lokalizacji krypty 13. W archiwach zapisane są tylko dwie krypty. Krypta 8, to ta, w której jesteś, i krypta 15, która jest daleko na południe. Dziwne, że nie ma wzmianki o krypcie 13. Wprowadzasz lokalizację krypty 15 do Pip-Boya. O, super. Kontynuuj przeszukiwanie archiwów. Kiedy właśnie masz zamiar wrócić do listy archiwów, umiejętnie wyłapujesz ukryty wpis. Dalej. Po kilku minutach uzyskujesz dostęp do zabezpieczonego archiwum. Jest tam tylko jeden plik i jest oznaczony jako poufne. Wygląda na to, że twoje punkty umiejętności przeznaczone na naukę nie poszły na marne. Okej, nie mam ich tak dużo. Przeczytaj plik. Dowiadujesz się o prawdziwym przeznaczeniu krypty 8 i o tym, że kryje się coś więcej za budową tych wszystkich krypt, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Okej. Czytając, dowiadujesz się, że jedynym celem krypty 8 było działanie jako krypta kontrolna serii krypt zbudowanych przez firmę Cryptek. Krypta 8 miała być otwarta po 10 latach w celu ponownego skolonizowania powierzchni. Okazuje się też, że krypta 8 nie była jedyną kryptą z przeznaczeniem innym niż tylko zapewnienie jej mieszkańcom przetrwania Wielkiej Wojny. Być może gdzie indziej uda się znaleźć coś więcej o prawdziwym przeznaczeniu tych krypt. Okej, powrót do listy archiwów. Poszukaj w archiwach jakichkolwiek wzmianek na temat krypty 13. Okej, to już było. Przeszukaj w archiwach odwołań do generatora ekosystemu cudownej krainy. Z archiwów wynika, że w tej chwili Biuro Udogodnień Cryptopolis nie ma na stanie gecka. Mieszkańcy Cryptopolis prawdopodobnie wykorzystali jedyną taką jednostkę, która posiadali, aby stworzyć to miejsce, gdy wyszli na powierzchnię. Z tego, co możesz wyczytać w archiwum, wynika, że w skład standardowego wyposażenia każdej krypty wchodziły dwa geki, jednocześnie tylko jeden został dostarczony do krypty 8. Sprawdź odnośniki do informacji o przesyłce geków. Wygląda na to, że z powodu błędu logistycznego krypta 8 otrzymała pudło pełne hydroprocesorów przeznaczonych dla innych krypt. Tamta krypta otrzymała zapewnie drugiego geka krypty 8. Okej, no trudno. Przywołaj raporty generatora mocy Cryptopolis. O, według raportów wyjściowego wygląda na to, że Gordon miał rację. Generator Cryptopolis już osiąga swoje granice wydajności. Bez nowego źródła zasilania Cryptopolis nie będzie mogło się rozwijać. Kontynuuj przeszukiwanie archiwów. Wyloguj się z terminala. W momencie, gdy już masz odejść, zauważasz, że nagle pod terminalem mały obrazek przedstawiający Pip-Boya. Obok obrazka znajduje się gniazdo, które w przybliżeniu odpowiada wielkości twojego Pip-Boya. Włóż Pip-Boya do pustego slotu. Na ekranie terminala otwiera się małe okienko, a tuż obok widzisz małego Pip-Boya. Gdy tylko go obserwujesz, Pip-Boy zaczyna cichutko pogwizdywać i podskakiwać. Obok slotu komputerowego świeci się czerwone światło. Poczekaj. Ze slotu wydobywa się jakiś podejrzany trzask. Pip-Boy nadal pogwizduje i tupie stopą. Poczekaj. Pip-Boy nagle zatrzymuje się i marszczy brwi. Nad głową pojawia się znak zapytania, a on sam grozi ci palcem. Próbuj dojść, co jest nie tak. Mały napis pod Pip-Boyem wskazuje, że ostatni przewidziany przegląd odbył się 50 352 lata temu. Archiwa są uszkodzone i muszą zostać przeformatowane. Czy chcesz kontynuować? Tak. Rozpoczynanie procedury inicjalizacji. Przeformatowywanie Pip-Boya. Poczekaj. Geograficzne archiwum północnej Kalifornii jest kopiowane do bazy danych Pip-Boya. Kopiuj archiwum Broken Hills, Gecko, Republika Nowej Kalifornii, Nowe Reno, Redding, Cryptopolis. Kopiowanie zakończone. Kontynuuj przeszukiwanie archiwów. Wyloguj się z terminala.
Okej, okay. Jeszcze zdobyliśmy za pośrednictwem przewodnik podróżny z Cryptopolis. 800 punktów doświadczenia zdobyliśmy. Co to? Uwaga, jeśli obywatele miasta uważają za konieczne udanie się w podróż, powinni zaopatrzyć się w niżej wymienione przedmioty. Zapas racji żywnościowych produkowanych w Cryptopolis. Nigdy nie spożywaj żywności oferowanej przez obcych, gdyż grozi to przedostaniem się bakterii lub cząsteczek radioaktywnych do twojego ustroju. Licznik Geigera. Zawsze pamiętaj o monitorowaniu poziomu radiacji do otoczenia, gdziekolwiek będziesz podróżował. Co najmniej 2 steampaki. Najmniejsza rana lub otarcie grozi przedostaniem się szkodliwych drobnoustrojów do krwiobiegu. Redding. Mała miejscowość górnicza na zachód od Cryptopolis. Redding handluje rudą złota w zamian za medykamenty z Cryptopolis. Obywatele naszego miasta powinni zachować daleko idącą ostrożność, podróżując do Redding, jako że lokalna społeczność nie posiada stosownego aparatu policyjnego. Fajnie tam będzie. Ludność. Dokładne dane niedostępne. Liczba mieszkańców waha się w okolicach kilkuset. Władze. Burmistrz i Rada Miejska. Poziom promieniowania. Wskazania niedostępne. Tempo mutacji nieznane. Przypuszczalnie niskie. Nowe Reno. Miasto leżące na... Okej, okay, tutaj mamy opisy miast. Mamy też Republikę Nowej Kalifornii. Broken Hills. Społeczność górnicza na południe od Cryptopolis. Jej głównym zajęciem jest wydobycie rudy uranu, która jest następnie sprzedawana do Cryptopolis w zamian za medykamenty, głównie Radex i Antirad. Przypuszcza się, że tutejsi ludzie zmuszeni są do koegzystencji z mutantami i gulami. W związku ze specyficzną naturą mieszkańców i wysokim zagrożeniem skażeniem, obywatele Cryptopolis powinni unikać Broken Hills za wszelką cenę. Okej. Okay. Cryptopolis, kraina szczęśliwości, wolna od zbrodni i innych defektów socjologicznych. Pierwszy obywatel, czyli kierująca radą miasta, zasugerowała mi, żebym wysadził elektrownię w Gecko w powietrze. Nękających inne społeczności północnej Kalifornii. Istnieje jako niezależna kolonia od swego powstania z Krypty 8 i prosperuje jako centrum eksportu technologii medycznych do zewnętrznych regionów północnej Kalifornii. No dobrze. Szkoda tylko, że kurczę, tego klucza francuskiego nie mamy, no ale no nic, będziemy szukać. Czyli wysadzenie Gecko w powietrze musimy odłożyć na później. A teraz wybierzemy się do Redding chyba. Bo właściwie czemu nie? I zobaczymy, co tam w tym Redding słychać. Ale ja to Gecko mam na celowniku. No chcę koniecznie dostać tę część samochodową od Skitera, to na pewno. To na pewno. Sprawdzę sobie szybko, czy zadania w Cryptopolis jakieś mi zostały. Znajdź kombiny. Tak, okej. Okay. Rozwiąż problem pobliskiej wioski. No tego nie rozwiążemy, ale zapytajmy Starka, co on o tym sądzi. Co do wioski. Jaka wioska? O, ta, z której mamy naszych nowych służących. Co z nią? Co powiedziałeś? Zrobiliście z nich niewolników? To nie niewolnictwo, tylko koegzystencja dla obopólnej korzyści i swego rodzaju symbioza. Już zgadzam się, tak będzie dla nich lepiej. Do widzenia. Okej. Okay. No dobra. Nie mamy żadnego nowego zajęcia od niego. Dobra. Zadanie jest skreślone. A może jak już teraz jestem obywatelem, to on mi po prostu wyda jakiś klucz francuski tutaj. Zobaczmy. Walerii z zakładu konserwacyjnego przydoby się nowy klucz i obcęgi. Tak wiem, czekam właśnie, aż listy dalej wyczyszczą z serwer, ale to trochę potrwa. Okej, okay, czyli jednak nie dostaniemy niczego. Mówi się trudno. Idziemy w takim razie do Harego i idziemy prosto do Redding. Idziemy prosto do Redding. A do Harego idziemy w następującym celu. Zobaczymy, co można mu ukraść. Takiego ciekawego. Właściwie to nic specjalnego. I tak już mam dość dużo rzeczy na sprzedaż. Jaki mam udźwig teraz? O, już mi niewiele zostało. Dobra, to Harry po prostu spróbujmy pohandlować.
O, granat. Dzień dobry, to ja wezmę. A resztę takich pierdółek mu sprzedam. O, właśnie. Oddaję moje pieniądze. 267, dobrze liczę? Tak. O, i ma też dynamit. Ojej, ciusiu drogi. Chciałbym sprawdzić teorię, czy dynamitem można rzucać. To ci mogę sprzedać. To ci mogę sprzedać, panie. To też. O, to teraz mi dorzuć te pieniądze, 151. Coś jeszcze masz ciekawego? Chyba nic. Weźmy, że do mnie te talizmany. Weźmiesz. O, Radek samo mówisz, a nie, to za dużo już będzie. Dobra, oddawaj pieniądze. 50. Okej, okay. I po sprawie. Czyli mamy sobie teraz 3 granaty i dynamit. Wszystko może okazać się przydatne. A skoro już mam trochę miejsca w plecaku, to zapiszmy grę. Zapiszmy sobie grę. I zabierzmy mu coś na handel. Na przykład Uzi. Jedno i... A, kurczę, drugiego już nie dał sobie zabrać. Paniaczek. Aha. Nie tak to miało wyglądać, Harry. Nie tak to miało wyglądać. Okej. Okay. Jedno Uzi mamy. Wcale nie jesteśmy chciwi, po prostu... To jeszcze jedno Uzi. Okej. Okay. Dzięki, Harry. Dobra, teraz się możemy kierować ku Reading. Tam jest jeszcze Modok po drodze, ale pójdziemy najpierw do Reading. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy zły. Zobaczymy. Reading. Zobaczymy, może nie trafimy na jakieś straszne rzeczy po drodze. Raczej będę starał się uciekać, bo chcę tam tylko dojść jeszcze. Tutaj mamy gekony w ilości dużo. Nie będziemy się z nimi bić. A to głównie dlatego, że odcinek nam się zbliża do końca, a ja chciałbym się teraz skupić na eksploracji, na walkę. Jeszcze przyjdzie czas walki. Tu będzie walki, moi drodzy. Na razie chcę jak najszybciej kilku farmerów, a nie chcę ich spotkać. Na razie chcę jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby załatwić te wszystkie sprawy w Kryptopolis i w Gecko i wysadzić to Gecko w pierony. Więc na tym będę starał się skupić jak najmocniej. No dawaj, dawaj, kolego, już niedaleko, już niedaleko. Możesz to zrobić. Okej, okay, super. Tylko muzyczka mnie przywitała. Dobra, odpocznijmy tylko do rana, żeby było jasno. No i tak, jesteśmy w Nowym Mieście i zwiedzanie tego miasta zaczniemy sobie w następnym odcinku, bo na dziś już kończymy. Ja wam ślicznie dziękuję za towarzystwo. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak było, to zachęcam do zostawienia po sobie łapki w górę. Jeśli chcielibyście się czymś ze mną podzielić, to zapraszam do sekcji komentarzy pod filmem. I jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie ten kanał. Wtedy będziecie mieć pewność, że nie ominie was żaden kolejny odcinek. Ja tymczasem już się żegnam. Dzięki raz jeszcze i cześć!